Naprężenia od skurczu i lub temperatury potrzebne przy wymiarowaniu płyt według Eurokodu. Proszę popatrzeć na następującą rzecz. Jeżeli chcemy mieć wyznaczone minimalne zbrojenie z uwzględnieniem wpływu skurczu i lub temperatury, zaznaczamy, że dla danego kierunku i dla takiego kierunku z możliwością rozwarcia rys do granicznej wartości i w tym momencie potrzebujemy naprężenia w osi płyty oraz wariant obciążeń grawitacyjnych. Ponieważ w programie uwzględniana jest taka sytuacja, że jeżeli naprężenie wywołane obciążeniem grawitacyjnym kompensują nam naprężenia od skurczu, to w tym momencie tam nie potrzebujemy zbrojenia. W jaki sposób te naprężenia w osi płyty można zadać? Są dwie drogi. Ręczna i wtedy po prostu wybieramy miejsca i zadajemy wartości. W programie przewidziano, że jest to wytrzymałość betonu na rozciąganie. No i możemy to wprowadzić. Druga ścieżka, proszę Państwa, jest to odczytanie naprężeń wyznaczonych z tarczy. Ale zanim te naprężenia będziemy mieli, to proszę Państwa, musimy przeprowadzić pewne pomocnicze działania. Mianowicie musimy przejść do danych, zapisać nasz model jako kolejne zadanie, zmienić jego rodzaj na tarczę i w tym momencie, proszę Państwa, sztywności podpór zostaną wyznaczone na podstawie tych wielkości, które były użyte w płycie. Proszę popatrzeć, jakie ja tu będę miał sztywności. Tu mamy, przypominam, ścianę ceglaną, no i w związku z czym nie mamy za dużej sztywności. Proszę Państwa, nie mamy obciążeń w tarczy, zadajemy nowe. Skurcz. No, załóżmy sobie taką wartość skurczu. Usuniemy. Musimy wywołać stare zadanie. Odskurcz tarcza. No i obliczamy. Nie ma obciążenia ciężarem własnym, tym się nie przejmujemy. Proszę Państwa, mamy rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę, mamy skurcz. Mamy naprężenia i mamy przycisk zapisz do płyty. Proszę Państwa, pliki. No od skurczu mamy tutaj już taki plik, więc utworzymy go, istnieje, zmienimy go oczywiście. No i proszę Państwa, to zadanie właściwie możemy w tym momencie już pominąć. Wracamy do naszego zadania pierwotnego. Wywołujemy żelbet, założenia, naprężenia, czytaj starczy. Mamy tutaj ten plik i otrzymujemy, proszę Państwa, rozkład naprężeń wywołanych skurczem policzony w ABC tarczy. No i teraz naciskając przycisk OK otrzymujemy na nowo zbrojenie. Proszę zwrócić uwagę, w kierunku osi X były bardzo małe opory przed skurczem, w związku z czym dodatkowe zbrojenie wychodzi niewielkie. Natomiast w tym kierunku już mamy ono, jest większe, ponieważ ściany żelbetowe opierają się mocniej przed tym skurczem i w związku z czym pojawiły się tu większe naprężenia rozciągające wywołane skurczem. Natomiast tu mamy taką strefę, to jest akurat zbrojenie na dole płyty, no więc to jest miejsce, gdzie obciążenie grawitacyjne spowodowało, że nastąpiła kompensata naprężeń od skurczu.
popatrzymy w drugim kierunku, no i druga sytuacja to tutaj jest w tej belce. Proszę Państwa, te naprężenia o skurczu możemy obliczyć nie tylko w tarczy, ale również w obiekcie. Cały ten mechanizm przyjmowania modelu ze sztywnościami wynikającymi z podpór płytowych funkcjonuje również do obiektu, z tą różnicą, że w obiekcie przenoszą się również obciążenia. Czyli po otrzymaniu takiego zadania w obiekcie możemy wszystkie obciążenia usunąć i tylko założyć obciążenie od skurczu i dalsze postępowanie jest identyczne jak przy zestawie płyta-tarcza.